Okej, okay. Słuchaj, człopaczy. Pytanie, czy w ogóle jest sens do nich strzelać bronią z tuminkiem tak naprawdę? Kurde, sporo ich. I już mnie ktoś rzeką widział. Kurde, sporo. Naprawdę sporo. W sumie podejrzewam, że człapacz może być sprawcą instakilla. Dobra, niby nikt mnie nie widzi teraz. No tylko człapacz może ewentualnie. Dobra, to jest tylko Dina, spoko. Nie wiem kto i czy. Dobra, już nie. Ale wydawało mi się, że byliśmy o krok dosłownie od zauważenia. No okej, okay, dobra. Ach, dobra, skoro nie widzą, to okej, okay, ale wydaje mi się, że zarażeni, ci zwykli, biegający, sprintem, ci jeszcze też nie mają grzyba na sobie. No sorry, ale że oni widzą. Już mają normalne oczy, prawda? Oj, woda. Uła. Chyba dupa. Słyszał? Tak jak mówiłem, ciężko skradać się w wodzie. Naprawdę ciężko skradać się w wodzie. Ewentualnie taki myk. Tylko nie spieprz tego, Eli. Pięknie, dobra. To był dobry ruch. To gdzie jest ta cegła? Trzeba uzwoić braki, kurde. I po co ja tu właziłem, jak to nie ma przejścia dalej? A wszyscy polecieli tam. To był idealny moment, żeby się przedrzeć. A oczywiście spieprzyłem. Oj, no i no zobaczmy. Niby nie widzi, dobra, niby nie widzi. Ale po cichu, po cichu, po cichu, cichu, po cichu, po cichu. Dobra, z takiego bliska nie widział. Dobra, uznajemy, że wszyscy zarażeni faktycznie tak jak głosi napis na ekranie już dwa razy. No kurde! Niby jak? Niby jak? Ja się pytam, oj. O, Eli. A, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. No dawaj na górę, przejdziesz tu, proszę, przejdź. Dobra, świetnie. Sorry, Dina. Jak coś się stało złego, a na, raczej na pewno. No dobra, jeszcze jeden. Dobra, albo i dwa. I... Aj, zapomniałem o tym. A dobra, to jak na moje... Wszyscy? Dobra. Jestem gotowa stąd spadać. Tak. A, czyli wcześniej nie byłaś, tak? Nie, wiesz co, jeszcze jest paru zarażonych, ten zostańmy jeszcze trochę. Aha, no mówisz na tej zasadzie. Mhm. Nie, dobra, ale tak, uleczmy Ellie. Momentalnie. Czyli strzelamy do siebie apteczką tak naprawdę teraz. Dobra, zdrowie w pełni, mogę stworzyć następną, co oczywiście momentalnie od razu czynię. No i teraz najbardziej powszechne z zapasów. Czyli szmat i alkohol. Znaczy alkohol? No nie wiem, inaczej to by było, się nadawało w sumie na Mołotowa bardziej. Tutaj szmaty i co? Nie no, alkohol, tak. Dobra, czyli może dwojako. Do czego to było? A, chyba tu, dobra. O, i buteleczka jak najbardziej. No, Eli, proszę cię. No, i czy oni coś zostawiają? Nie. A sprawdzaliśmy już, czy można się do nich zakraść z tyłu. No, nie można, niestety. Więc albo totalnie unikać, albo atak. Tylko takie opcje widzę. Dobra, tutaj raczej nic nie ma. Nic nie połyskuje.
to jest przejście dalej, ale można też wejść tam. Chyba. Aha, można. Oj. Ale nie wiem, czy dobrze. No dobra, z powrotem. Delikatny cykor się włączył. Spójrzmy. No, Dina już tam jest w sumie. Wygląda, by nie było się czego bać. Ale może tak są jakieś zapasy. No, wiadomo. Czy to nie jest z powodu strachu. No, tak jak mówiłem, najbardziej powszechny z materiałów. Dobra, Magnumem trzeba będzie zacząć strzelać, bo ten Max już mnie prześladuje od dłuższego czasu. Broń Joela nie może być, kurczę, bez użytku. W sumie z tej broni moglibyśmy tylko i wyłącznie strzelać do ludzi z WLF-u. Chyba tutaj nawet klamka padła, więc raczej nie. On tam wyżej? Rury? 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 Coś? Nie. To też raczej kiepsko, z tego co widzę. O, to mi wygląda na ten exit, do którego chcieliśmy się dostać. Tak jest. I mówisz serio, że te dwie beczki to była zbyt duża przeszkoda. A jakby ułatwiła... Dobra. Nie to nie. Taka mechanika gry. Jedna droga zamknięta, to powiemy drugą. Znaczy, ta druga jest dłuższa, to bardziej pasjonująca. I emocjonująca zarazem. Nie ma sensu, wszyscy martwi. Już. Serio, nie było sensu. Dobra, taki wyłączyć. Nie wiem, czy tutaj ludzi przypadkiem nie spotkamy. No ta woda, czy to jest głębokie? Zaraz i tak będziemy musieli się przekonać, podejrzewam, ale... A, w sumie. A, po kostki. A tu co się odwaliło? Na moje oko pociąg się rozbił. W sensie wykoleił się. Nie, specjalnie sprawdzam animację. Ja wiem, że ona by mogła sobie normalnie po chodniczku tam wejść, ale... No, po prostu podnieść delikatny nogi na wysokość 20 cm i już by było spoko, ale... A gimnastyka jej się przyda. W tej we, w te. Nie, dobra, czy trzeba tędy? Oczywiście najpierw wsadzimy tył pociągu. Często bywa pomijany zapewne. Butelek Max. Tak samo jak w Magnumie. Jeśli to jest Magnum, przypominam, w dalszym ciągu. Moja wiedza na temat broni jest naprawdę znikoma. Jezu. Ciekawe, jak długo po dniu zero to działało. To, to znaczy co? No to w górę. A w sensie, że tam chcecie iść? Nie, ja bym jeszcze poczekał. Spokojnie, skoro tam jest progres, to tu coś może być. Nie, aha. To chyba droga na górę. No dobrze, już dobrze. No nie musisz mi przypominać. No już raz to otwarcie zakomunikowałaś, starczy. Ale tutaj, dobra. Automat. No, był kiedyś. Padł ofiarą tego pociągu, niestety. Zginął śmiercią tragiczną. Osierocił ten automat do kawy i jeszcze ten z przekąskami. Bo ten był chyba z kolą i napojami. Ale coś tu się błyszczało. Najbardziej powszechne z surowców, alkohol. Co dziwne, tak szczerze. Nie, chyba szmaty są częściej spotykane. O, znowu Jules coś tam zostawiła. Czy zostawił w sumie. I ten symbol na dole, widzieliście? Cześć Jules, nie opuszczam jej nadzieję, że przyjdziesz. To niewiarygodne, ile jest tutaj zarażony. Zacząłem podziwiać Zacharego. Umie porządnie się bić w zwarcie, jest w stanie usłyszeć wszystko, co się przekrada w ciemności. Jest jak nietoperz, mówię ci. Oprócz tego co wieczór modli się za swojego niedomagającego ojca i przyłącza się do moich modlitw za tych, których kocham i których mi brakuje. Przede wszystkim ciebie. Z każdym razem, gdy się zastanawiam, co u ciebie w głowie słyszę słowa, które Zachary powtarza. Niech ona cię prowadzi. Może opiekuje się nami coś wyjątkowego, większego od nas. Ktoś większy. Zaczynam brzmieć jak jakiś religijny świr, no nie? Tak czy inaczej, niech ona cię prowadzi, Jules. Zmierzaj tu szybko i bezpiecznie, Grey. Fanatycy religijni. Ale póki co, nic złego w tym bóstwu nie uświadczyłem. Nie wiem, tam były modlitwy do serafitów.
Może ona się jakoś właśnie w ten sposób mniej więcej nazywa. Moment, moment, to niekoniecznie musiało być tutaj wszystko. Oj, co my tu mamy? A nic, dobra, ja myślałem, że zwłoki to w mniejszym rozmiarze, czyli pewnikiem dziecka. Co by było ciekawe. Bo wcześniej tego nie było. Czyli nie w tej części. Zresztą nie, w jedynce nawet dotrwaliśmy i dotarliśmy do przedszkola. Takiego, powiedzmy, polowego. Też w kanałach, notabene. To tam zwłok dzieci chyba nie było. Czy może... No co ty, Eli? Nie, serio? Nie? Nie, nie tędy? To gdzie? Nie, wygląda tak wręcz naturalnie. Nie, naprawdę, aż zbyt naturalnie, żebym tu nie spróbował wskoczyć. No przecież... Eli, kurde, co jest? Nie, naprawdę, to wygląda jak droga dalej. A Eli za cholernie chce wskoczyć. A to? Co to? Nie, no raczej mi się to nie przyda. Ej, właśnie, a skoro Diny tutaj nie ma? Może faktycznie tędy droga? Proszę bardzo. Dina wskaże ci drogę. Konkurencja do tej, powiedzmy, wyznawanej przez wielu pewnikiem pani z graffiti. Hej, zbliżamy się do światła. No, nie z takiego graffiti. Czyli do wyjścia z tej pierdolonej dziury. Prysznic. Wiem, że jestem naprawdę okrutny, zmuszając Ellie zostania akurat w tym miejscu. No, ale prysznic może się jej przydać. Nie wiadomo, kiedy będzie możliwość, żeby wziąć następny. Dobra, te delikatne podsadzanki wyczuwam, ale tu coś jest. Max butelek. A chodź na górę lepiej. Hej, daj, podsadzę cię. Dobra. Nie wygląda to identycznie jak ostatnim razem. Zresztą po czym się wspinamy jest troszeczkę inne. Co tam masz? Daj, łapę. A, albo? No ale kawał babki, silnej do tego. Dobra, zasuwajmy. Już prawie. Jeszcze tylko troszeczkę. Prowadź. No i to było piękne. To było chyba do shotguna. Albo nie. Jednak tutaj. Do karabinu myśliwskiego. W sumie dobra nazwa. Można by było używać. Bo nie jest myląca ani trochę. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie, 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 nie. Dobra, ilu zarażonych dookoła? I... No znowu bułę wyrwałaś. Z drugiej maskę? Eli, twoja maska. Masz! Podzielimy się! Nie, nie, nie! Co? Nie zajmuj jej! Eli! Przestań! Przestań! Nie! Eli, nie! Dość! Nie jestem zarażona! Jestem odporna! Nie kaszlę, widzisz? Dina! Kurwa! Możesz biec? Musi! To wynosi się stąd! Już! Dobra! Ja będę troszeczkę jednak szybciej. Nie mam zamiaru! Oj kurde! No! Dzięki Dina! Ej, wydaje mi się, że zostawienie miny nie byłoby głupie. Ale też wiem, że raczej uda mi się ich ominąć. Nie, 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 nie ma sensu, nie ma sensu. O, wow. Oj Dina, szybsza! No co ty robisz? Puszczaj, puszczaj, puszczaj! Dobra, kolejne ugryzienie na wielkiej karierze. Nie no, chyba nic jej się nie stało, co? Dobra, wstajemy, ale wcale nie musimy tak szybko uciekać, chyba tutaj się nie przedrą tak łatwo. Ale z drugiej strony... nawet nie mogę strzelić do nich. A idealna okazja.
Ej. Co ty na to, żebyśmy odpoczęły w teatrze? Brzmi zajebiście dobrze. A z Diną wszystko w porządku? Czy coś jednak jej się faktycznie stało? Dobra, tam ci zarażeni chyba nie wybiegną tak szybko. No dobra, idąc z Diną pod pachę, no nie mam tej prędkości, więc nie bawimy się przeczesywanie. Już prawie. Choć tam dużo rzeczy może być. Dobra, kit. Wbijamy do środka. Może jeszcze przyjdzie mi się tam jakoś dostać. Ale wątpię. No chodź. Stań tu. Okej? Dalej. Dobra, ilu zarażonych w środku? Co, tutaj akurat pewnikiem żadnego. Chodź. Udało się. Powiedziałbym, że to mija niespodzianka, ale to nie było wcale niespodziewane. Ej, w sumie całkiem dobrze obmyślane. Jeszcze nawet tam można usiąść pewnie. I teraz będziemy pewnie świadkami rozmowy na temat faktycznego, niemożliwego, co się właśnie wydarzyło. Powiesz mi w końcu, co jest grane? Ty pytasz mnie? Eli, przed chwilą wdychałaś zarodniki. Jestem odporna. Mówiłam. Aha. Odporna. Daj spokój. Czyli nie wierzy. Zostałam ugryziona. Co ty w ogóle pierdolisz? Zostałam ugryziona i nic się nie stało. No tak było. No, to nie było kłamstwo akurat. Wiedzą to tylko Maria, Tommy i Joel. No Joel już nie. Zabrał to do grobu. Znaczy nie do końca, bo powiedział to Tomiemu. Wiedzieli. Teraz wiesz ty. Nie. Nie mogę cię zarazić, jeśli o to ci chodzi. Ani przekazać ci odporności. No właśnie, transfuzja krwi? Czy ktoś chociaż tego próbował? No Joel tam sporo przeszkodził w wytworzeniu serum. Sporo, to mało powiedziane. Powiedz coś. Eli. Chyba jestem w ciąży. Co? Serio? Co? Jak? Bez obaw, nie jest twoje. I co teraz? Na skąd masz tą pewność? Co teraz zrobimy? Nic. Muszę tylko chwilę odpocząć. Ja sobie kurwa robisz? Od jak dawna wiesz? Od kilku tygodni. Kilku tygodni? Mogłyśmy zawrócić. Nie wiedziałam. Nie byłam pewna, okej? Okay? Nie chciałam być ciężarna. A teraz niby czym jesteś? O la la, to nie były miłe słowa. No ale ta misja raczej się skończy wkrótce niż 9 miesięcy. Upewnię się, że jest bezpiecznie. Odpocznij. No ale w teatrze padło wiele ważnych słów i informacji. Aj, plecami obraziła się, ojej. Ojej. Nie, dobra, to nie jest dobry sposób, żeby się odbraziła. No dobra, tak jak Eli powiedziała, sprawdźmy, czy to jednak faktycznie jest bezpiecznie, ale też surowców gdzieś nie ma.
Nie, naprawdę okolica zachowana w dobrym stanie, więc no można na coś liczyć. No właśnie, a ile w przedganie? Dwa cały czas. Mało. Ale mając Jela przy sobie, czyli jego broń, jest troszeczkę bezpieczniej. O. I szmat już pewnie max. Toalety puste, ale jakby co, Dina, nie musisz żygać gdzieś tam po kątach. Co prawda nie wyglądały najlepiej na świecie, ale no. Kassandra. Ile osób ginie w tej sztuce? Amerykańska tragedia. Czyli pewnikiem Kassandra, tytułowa bohaterka, i jej absztyfikant. I cała reszta, tak przy okazji. Nie no, wybaczcie, ja naprawdę czerpię jakąś po prostu... O! Nieopisaną przyjemność z tłuczenia szyb, ale to się opłaciło akurat w tym momencie. Pod warunkiem, że jej będzie chciała podnieść tą kartę. Murtem, coś ze śmiercią. No, tak to wygląda. Oczywiście zły, tak? Neutralny. 60-40, statystyki, kurczę, jedne ze słabszych, brak grupy. Mort Marquez. 16-letni Mort Marquez spędził 10 dni w śpiączce po przeraźliwym wypadku samochodowym. Niczego z tego okresu nie pamięta. Poza wizjami szkieletu w pelerynie, który wyręcza mu kosę. Po wybudzeniu szkielet nieumyślnie zabił kota, który należy do jego rodziny. Odkrył, że każda żywa istota, która jej dotknie, zaczyna gasnąć i wreszcie umiera. Szukał go zarówno Society of Champions, by ochronić przed nim społeczeństwo, jak i Spark, by wykorzystać go w badaniach nad bronią biologiczną. Mortem z kolei szuka odpowiedzi, dlaczego został przeklęty taką potworną mocą. Postać neutralna. No chyba, że kogoś dotknie. No ale była taka postać. Też Kitty Pryde? Nie, Kitty Pryde była niewidoczna, czy niewidzialna. Nie, w sumie nie, jeszcze lepiej, przenikała przez ściany. No ale w sumie... A nie, stop, dosłownie była taka postać, która zabijała coś z okiem. Nie, bo myślałem bardziej o Rudej teraz, że po prostu dotyk osłabia, ale tam faktycznie była taka postać, która zabijała samym dotykiem. Czy przyspieszała bieg czasu? Coś w ten deseń. Znaczy, kwiaty więdły, ludzie się starzeli, umierali. Tego typu klimaty. W ciąży. Kurwa, w ciąży. Ale... Jak można ukrywać coś takiego? Zachowujesz się, aby to było twoje, serio. Ale to trochę miesza wasze plany. Perez, Green, Adams i ja dotarliśmy dwa dni temu do stacji nasłuchowej. Jak na razie wszystko w porządku, WLF jeszcze tu nie wężyło. Miasto znajduje się pod ich kontrolą, tylko dzięki szczęściu i dobremu wyczuciu czasu udało się nam uciec z kwatery głównej. Torres, Ward i reszta prawdopodobnie nie żyją. Mamy tu obóz, jestem wdzięczny, że wciąż żyję. I dwa dni później, nie mogę zasnąć, mam gorączkę, żadnych leków, szukałem wszędzie, nie mam niczego poza mundurami, w których uciekliśmy. Nie udało nam się z nikim skontaktować przez radio. I ilu z nas przeżyło? 7 września, gorączka nie opuszcza, nie mam poważnych ran, więc to pewnie jakaś infekcja. Reszta czeka, aż zapadnie zmrok, żeby zakraść się do szpitala i zdobyć lekarstwa, uzupełnić zapasy przeczekające na zdrowiu. Dobre chłopaki, 10 dnia września napisał. To nie powinno tyle trwać. To albo go porzucili, myśląc, że jest zarażony zarodnikami, albo zgnieli. Ale lepiej uważać. Ej, klimatycznie tutaj pod tym namiotem. A, ale właśnie, odnośnie klimatu. To pewnie było legowisko zarażonego, czy tam chorego, zainfekowanego. No, ciekawe co tam było, ale zwłok nie uświadczyłem. A może gdzieś tu jeszcze jest żywy. I znam, nie wiem, organizm jest w stanie sam zwalczyć infekcję. Oczywiście silny organizm. O, alkohol znowu w pełnej ilości. Ej, czy nie potrzebuje leczenia przypadkiem? Nie. I znowu wszystkiego na maksa. Ja pierdzielę. Nie, serio, tak to będzie u mnie wyglądało. No nie, no bo jeszcze rozwalę maczetę do końca. Ale w sumie idealny moment, żeby ją podmienić. Coś bardziej sprawnego. Dobra, zaraz tam wrócimy. Tutaj pewnie tylko sąsiednie przejście. Okej, dobra. No to tędy droga. Chcę bym się ostrzelić, to mamy czym? Mamy czym. Ja bym chciał, ja bym musiał, ale nigdy nie chcę. Ej, cztery wyglądające zamknięte szafki i żadne nie otworzysz? Nie, tego to mi nie rób. Nie otwierajmy drzwi plecami.
czy tam tyłem. O. Nie bardziej myślę, że o wąż chodzi, a nie o wyjście na zewnątrz. Może jeszcze chwilkę, zanim tam pójdziemy. Alkohol Max. Tutaj Maxi. To wyglądało na ławeczkę do reperowania. O, ale to notatka. To sobie przeczytamy z chęcią. Haha, no właśnie. Rozkmina dalszy ciąg. Nie wrócą tu. Wpali w zasadzkę. A tam już chyba już tu nie wrócą, czyli jeszcze miał nadzieję. Wpali w zasadzkę albo mnie olali. Moja wina, że zachorowałem. Przynajmniej gorączka ustąpiła, ale teraz umieram z głodu. Może poszukam jedzenia po bliskich budynkach, a potem spróbuję kogoś złapać przez radio. Pada i pada. Przynajmniej nie umrę z pragnienia. Niestety przez ten deszcz ciągle wywalałem prąd. Trudno używać radia. Nie. Nie, żeby ktoś mi odpowiadał. WLF nie mogło chyba przejąć wszystkich stacji słuchowych. Fedry. Na pewno nie. Muszę dalej próbować. 16 września. Śniło mi się, że wykrwawiłem się w akompaniamencie ich śmiechów. Obudziłem się godzinę temu. Wciąż się trzęsę. Muszę zapalić. Nie wierzę, że nikt nie zakomunikował to ani jednej paczki fajek. Znowu padł prąd, czyli później. I na dach może zdołam to jakoś naprawić. A, czyli faktycznie tam na zewnątrz pewnie dojdziemy jakoś na daszek, zaraz. I poznamy pewnikiem epilog historii tego człowieka. Chyba, że się mylę. I zginiemy. Dobra, zapasów tutaj brak, ale można pewnie kopnąć drabinę na dół. Oj, nie można, chyba że później. Dobra. No, dawaj, Elif, masz kaptur, możesz teraz chodzić do woli. Dobra, nie widzę ani notatki, ani zwłok. To dobrze akurat. Raz, że notatka by zamokła na deszczu, a dwa zwłoki, no hm. Ajajaj, a jednak. No cóż. Oj, zwarcie? Upiek się na kwiat? O. Cholera. Zwajczyłeś się? No. Chyba kiepski był z ciebie leczyk. Więc pytanie, czy jest Eli lepszy? Bo to trzeba włączyć. No dobra, z agregatem sobie dam radę. No. No, a zwłoki tutaj? Aha. To chyba była przyczyna. No raczej koledzy go nie znaleźli. Oj, sześć śrubek. Czyli teraz na jakieś ulepszenie na pewno będziemy mieli. Dobra, ale skoro jest prąd, jest bezpiecznie, czemu nie zejść na dół i podelektować się ciszą i spokojem? No i rozmową na temat ciąży i czyje to jest dziecko tak właściwie. No, to jest dobre pytanie. Znaczy, jeśli Dina do wiernych kobiet może ciebie zaliczyć, to pewnie ex-chłopaka, tak? Ale to jest o tyle zwariowany świat, że lepiej się upewnić. A i za wysoko dla Eli. A może wcale to nie jest to, może nie za wysoko, ale... Nie, tam byłem, nie? Bo chciałem mówić, że może mi tam nie było po prostu, tam nie można zeskoczyć sobie. Ej, czy ja w ogóle wiem, gdzie idę? Oczywiście, że nie. Ale dzięki takim eskapadom właśnie znajduję karty. Beyond. Ale Beyond co? Kto? Jak? Telepatka? Czy do patrzenia, co jest po drugiej stronie? W sensie za światami. W zaświatach, tak naprawdę. Nie, ale... 80-40. A, właśnie stop. I bohaterka do tego. I Money Graves. To doświadczona detektywka. Żeńska forma, to jest serio, troszeczkę nie pasuje. Otarła się o śmierć i znalazła w dwutygodniowej śpiączce, po czym odkrywa, że potrafi przenosić się do świata duchowego i rozmawiać ze zmarłymi. Jest teraz znana jako Beyond i łączy prowadzenie śledztw w sprawie morderstw z pomaganiem jako medium rodzinom w radzeniu sobie z żałobą. Odrodziny w świecie duchowym przybliżają ją jednak znacząco do jej własnej śmierci. Kobieta wygląda na dużo starszą niż jest w rzeczywistości, a ma dopiero 35 lat. Ile czasu jej jeszcze zostało? No, jeżeli 35, już totalnie siwe włosy, zmarszczki i tak dalej, pewnie niewiele. Ja po prostu będzie wyglądać staro, a przeżyje standardowo, powiedzmy, około 80 lat. No, średnia wieku wzrosła.
A wszystko za sprawą postępów technologicznych, medycznych itd. itp. Zobaczcie, teraz już może być, możemy pogadać z Diną, tylko gdzież ona jest? A toalety mają prąd. Skorzystasz? Łe, kurde, to serio nie o to chodziło? Włączyć prąd i przyjść do niej? Ale na dobrą sprawę. Tutaj klucza. O nie, wiecie co? Jest teraz tak, ładnie oświetlone. Ja tutaj przykimam. W końcu Eli potrzeba odpoczynku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!